Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dziś Was zapraszam na film o AliExpressowych zakupach. Czyli cóż takiego przez ostatnie 1,5 roku kupiłam na AliExpress. Za dużo tego nie ma, od razu powiem, ale są to, myślę, rzeczy bardzo fajne. Na wstępie Was zaproszę na blog, w opisie do filmu będzie link do bloga, bo tam są też rzeczy, których tu Wam nie pokażę, jak na przykład szczotka do włosów, Tangle Teaser, czy też takie pikiery do babeczek z My Little Pony. A ja Wam pokażę kosz. Kosz jest dość duży, jest to kosz. Teoretycznie są to kosze chyba na pranie, tak można, pod takimi nazwami można je znaleźć. One są z takiego grubego materiału, patrzcie. Może się wyginać, można to zwijać. W środku jest wodoodporny, na 100% jest wodoodporny, już to sprawdzałam. Ma uchwyty i my teraz w środku mamy troszkę zabawek. Generalnie włożyłam tylko te zabawki po to, żeby było takie obciążenie. O, patrzcie, jest bardzo pojemny ten kosz. Tu mamy wszystkie klocki Duplo, wszyściutkie klocki Lego Duplo i jeszcze nam zostaje miejsce, a mamy Lego Duplo, wcześniej miałyśmy w jednym z tych największych przeźroczystych ikeowych pudeł, nie wiem czy je kojarzycie, takie przeźroczyste pudła i one nam wystawały z tego pudła, a tu się mieszczą i jest jeszcze miejsce na kolejne zestawy. Pudło jest rewelacyjne. Linki do wszystkich tych rzeczy, które tutaj Wam pokażę, wkleję w opis do filmu, więc jak Was coś zainteresuje, to w opisie do filmu znajdziecie link do aktualnych ofert, chociaż to się czasem szybko zmienia, ale też łatwo można, myślę, znaleźć te rzeczy na AliExpress, ale będą linki, więc zaglądajcie w opis. Także mamy pudło. Dalej mamy sukienki, stroje karnawałowe właściwie. Jest z Rainbow Dash. Z Rainbow Dash, tu może oprzemy sobie na pudło, jest kolorowa, tiulowa sukienka, jest to śliski materiał. Ja na blogu, jak pisałam wpis chyba rok temu, czy jakoś tak, o zakupach na AliExpress, o pierwszych zakupach, jednych z pierwszych, to pisałam, że mnie rozczarował ten materiał. Nie wczytałam się bowiem w opis tego tam produktu za bardzo, że to jest ze śliskiego. Myślałam, że to będzie taka czysta bawełna, ale jest to idealne przebranie na balik karnawałowy i Martynka w tym roku będzie Rainbow Dash. To jest rozmiar bodajże 8, był kupowany, na Metce ma 150 i ona, ta sukienka jest dobra na Martynkę, a Martynka ma 130 cm wzrostu i jest na nią dobra. Jest naprawdę fajna, jak za tą cenę rewelacja, na balik karnawałowy. Naprawdę warto kupować na AliExpress. Stroje, bo u nas ceny są kosmiczne, a tam za niewielkie pieniądze. Nie pamiętam teraz, ile dokładnie sukienka kosztowała. Druga suknia też na bal karnawałowy, to jest Elza i ona była za 20 zł z jakimś groszem, niecałe 30 zł. Też oczywiście w opisie do filmu będzie link. Tutaj jeszcze była taka broszka i to nam jako jedyne dość szybko odpadło. Można było to przykleić bez problemu, klejem na gorąco, czy też kropelką nawet, myślę, ale no nie chciało mi się w to bawić, zresztą Martynka gdzieś to zabrała i posiała tą broszkę z wizerunkiem Elzy. Ma przeźroczyste, koronkowe rękawy i jest fantastyczna, długa, długa do samej ziemi. Tutaj ma ten taki, jak to się nazywa, z tyłu, jak to królowa Elza, taki tren. W pasie mamy, o, koronkę. Więcej zdjęć sukienki na blogu, tam jak w całości się prezentuje, możecie zobaczyć. I ona rok temu była, Martynka w niej była rok temu, właśnie w styczniu, na baliku. Tutaj mamy mnóstwo śnieżynek. No jest po prostu cudowna. Za 20 kilka, 26, 27 zł jakoś tak. I to jest 1,40 m, 140 ma na Metce. No i rok temu była na Martynkę dobra, była jej idealnie do samej ziemi. Martynka mogła mieć z 1,25 m rok temu, czy jakoś tak. Nosiła chyba ubranka 1,22 m, czasem 1,28 m. Tak mi się coś kojarzy, chociaż pewna to teraz nie jestem. Ale myślę, że na 1,20 m, 1,30 m dzieci będzie dobra, bo jeszcze w tym roku również jest dobra, tylko już nie aż tak do samej ziemi, a w zeszłym roku była idealnie do ziemi. Kolejne, co mamy z AliExpress, to klocki, podróbki klocków Lego i to jest jedyna rzecz, z której nie jestem tak do końca zadowolona. To oczywiście nie jest komplet, od tego kompletu była dziewczynka z Lego Friends, nie pamiętam jak się nazywa, na blogu będą zdjęcia, tam są całe komplety, tutaj całych nie mam. I mamy jeszcze takie zestawiki z Anną i Elzą. Tam też są zdjęcia na blogu, są zdjęcia porównawcze, jak wyglądają te, a jak wyglądają oryginały. Zresztą myślę, że nagram kiedyś film o porównaniu tych klocków Lego z tymi właśnie z AliExpress, ale nie do końca mnie one zadowalają i nie kupiłam już więcej i nie kupię raczej już więcej zestawów klocków na AliExpress. Kolejnym naszym zakupem były świeżaki. Świeżaki myślę, że wiecie jak wyglądają, więc nie muszę Wam mówić, że są identyczne. Chyba za ponad połowę ceny mniej można je było kupić na AliExpress, na pewno nadal można, więc również poszukam i wkleję Wam w opis do filmu link do świeżaków. Jeżeli nie macie, możecie uzupełnić kolekcję oraz są też inne. Borówkę kupiłyśmy dość dawno temu, ona nie miała metki, ma tylko tutaj taki ślad po metce, bo ona była kupiona zanim jeszcze w ogóle te borówki się pojawiły u nas. Rok temu w styczniu kupowałam borówkę na AliExpress, a u nas były teraz w wakacje, pół roku temu. A te były teraz niedawno kupowane, bo ich nam brakowało do kolekcji, można powiedzieć. I one mają normalnie, zobaczcie, metki, goodness gang. Także moim zdaniem 100% oryginał, ale wypowiedzcie się co wy myślicie, są identyczne. Identyczne jak świeżaki z Biedronki. Jeżeli jesteśmy już przy pluszakach, no to również na Ali kupiona Bridget z Sekretnego Życia Zwierzaków Domowych. Kupiłyśmy, no bo Martynka strasznie chciała, w Biedronce kiedyś były Bridget pluszowe i ona wtedy strasznie chciała, no ale nauczona doświadczeniem po kucykach Pony, które zaraz Wam pokażę, stwierdziłam, że muszę zobaczyć na AliExpress, czy będzie. No i oczywiście były, oczywiście dużo tańsze niż w Biedronce, a praktycznie identyczne do tych, które tam były. Jedyne co odpruł się ogonek, on tu był przyszyty i odpruł, czy Martynka go kiedyś urwała, właśnie nie pamiętam, ale on był tak przyszyty, a teraz lata luźno, ale Bridget jest również oczywiście po praniu. Wszystkie te zabawki już były niejednokrotnie prane i jak widzicie są w bardzo dobrym stanie. Dalej również maskotki, kucyki, My Little Pony oddalimy sobie, żeby więcej nam ich się tutaj zmieściło. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Patrzę, cztery, bo Pinkie Pie mamy ogromną i to była ze Smyka. Z AliExpress te cztery, a ten dla porównania Rainbow Dash jest ze Smyka. Zobaczcie tylko, czy widać jakąś różnicę wśród nich, poza tym, że Rainbow jest już bardziej wysłużona i zmechacona. Moim zdaniem nie ma żadnej różnicy, ale no sami stwierdźcie. Tak wygląda oryginał z sklepu u nas kupionego, tak wygląda AliExpressowa zabawka, ta kosztowała powyżej 40 zł, jak dobrze pamiętam, a ta coś około 15. W opisie do filmu będzie link. Oczywiście wszystko zależy od aktualnego kursu, ale myślę, że aż taką się nie zmienia i że również ceny będą teraz podobne. I jeszcze jedne pluszaczki, czyli, czekajcie, bo aż musiałam się zastanowić, który jest oryginał, który nie, bo też chcę Wam pokazać, porównać z oryginałem listek i jednorożec. O, jeszcze mają metki nawet, zobaczcie. Zabawki Taj. Tak to wygląda. Ten też ma metkę. Ten akurat nie ma, ale ten ma. Te słodkie, wielgachne oczy. A tutaj dla porównania, bo to też pies, oryginał kupiony u nas w Smyku też, czy gdzieś. Metki identyko, wszystko identyko, materiał identyko, wypełnienie identyko, w dupce jakieś groszki oba mają, tu są pluszowe, moim zdaniem identyko, a cena bez porównania, naprawdę bez porównania, dużo tańsze są na AliExpress. Mamy również taki zestaw patyczków do liczenia. On co prawda nie był z AliExpress, ale sądząc tutaj po tych literkach, to jest to samo. On był, kiedyś go dostałyśmy z jakiegoś właśnie polskiego sklepu, no ale ja go widziałam wcześniej, zanim go otrzymałyśmy na AliExpress. Miałam go nawet na wishliście i chciałam go kupić Martynce, także bardzo się ucieszyłam jak go dostałyśmy. No i koniecznie muszę Wam go również pokazać, bo są na AliExpress, myślę, że identyczne, sądząc właśnie tutaj po tych oznaczeniach na pudełku. I naprawdę myślę, że warto go kupić, a rozsypało mi się, już czuję, że odwrotnie chwyciłam i mi się rozsypało. Mamy tutaj mnóstwo patyczków, nie ma nic więcej w pudełku. Patyczki są drewniane, są takie dość porządne. Patrzcie, patyczki. Wszystko jest wykonane z drewna i mamy tutaj patyczki w 4 kolorach. Mamy takie trochę krótsze patyczki, tych jest mniej. I mamy takie kwadraciki z cyframi od 0 do 9 oraz również odjąć pomnożone, podzielone równa się i plus też gdzieś jest. I tego tutaj troszkę jest, więc jest to fajna sprawa, fajny upominek dla dziecka, które zaczyna się uczyć matematyki. Bardzo fajnie wykonane i my już mamy chyba, myślę, z rok czy ponad rok ten zestaw. Martynka teraz dopiero go używa tak bardziej, bo teraz dopiero się zaczyna bardziej uczyć w zerówce. No i naprawdę się u nas sprawdza i bardzo gorąco Wam polecam. Poszukam, bo jak już mówiłam, widziałam je kiedyś na AliExpress, więc poszukam i do opisu tego filmu wkleję Wam link, bo też nie są one takie drogie. Myślę, że u nas, gdyby się chciało coś takiego kupić polskiego, że tak powiem, wyprodukowanego na nasz tutaj rynek, to by się zapłaciło dużo, dużo większe pieniążki niż właśnie kupując na AliExpress, także też w opisie do filmu będzie link do tego zestawu. I jeszcze jeden zakup z AliExpress, ubranka dla lalki Baby Born. Lalka Baby Born nie jest z AliExpress, ale ubranka tej już tak, jest taki komplecik z myszką Miki. Jest to bluzeczka, którą tutaj się odkleja i można lalce zdjąć, oraz spodenki na gumce, materiał jeansowy, więc naprawdę fajny zestawik i jest bardzo dużo wzorów. Więc tutaj jest taka imitacja kieszonek, więc naprawdę ciężko się czasem zdecydować. Tyle jest ubranek na AliExpress dla lalek, że aż po prostu głowa boli, jak się wchodzi w dział, czy jak się wpisze ubranka dla lalek. Link oczywiście w opisie do tych ubranek, bo te już mamy wypróbowane i mogę Wam polecić. Niecałe 3 € kosztował ten komplecik i niecałe 3 € kosztowała ta sukienka. Kupowałam to jakiś czas temu, więc nie wiem, czy czasem ceny się nie zmieniły, ale jak już mówiłam, w opisie do filmu będziecie mogli sobie to sprawdzić. Sukienka, tutaj jest koroneczka, tutaj jest taka, no nie wiem, poliester na pewno, coś takiego, ale lalce to nie przeszkadza. A może przebierzemy ją tak szybciutko w sukienusie, zobaczycie jak będzie wyglądać. Tak wygląda nasza laleczka w sukience. Spójrzcie tylko, jak pięknie się prezentuje w sukienusi. No jest boska, naprawdę boska sukienka. I jeszcze mamy buciki. Bucików też jest 1 500 000 rodzajów na AliExpress. Ja zamówiłam na początek takie z wizerunkiem króliczka, który to jest na oryginalnym Baby Bornowym body. Niestety nie mam go teraz pod ręką, aby Wam pokazać, ale jak zobaczycie zdjęcie Baby Born w tym oryginalnym ubranku, czyli w tym takim body, to ona ma właśnie takiego króliczka i buciki pasują idealnie na jej nóżki. Zobaczcie tylko, one są z czegoś takiego ala skórzanego wykonane. O, jeden bucik już ma nasza laleczka i jeszcze drugi. Oczywiście do tej sukienki jej nie pasują. Buciki są raczej do tego drugiego stroju i do body. Nie wykluczam, że kupimy jeszcze coś dla lali, bo dziewczyny naprawdę lubią się bawić i przebierają i w ogóle, więc tak się prezentują buciki. O, trochę kiece podwiniemy. O, proszę bardzo, tutaj takie różowiaste. Fantastyczne są i bardzo, bardzo, bardzo gorąco polecam zakupy ubranek dla lalek na AliExpress za grosze, dosłownie za grosze w porównaniu do naszych tutaj polskich cen w polskich sklepach oryginalnych ubranek, to te można dostać za grosze, a moim zdaniem są doskonałe jakościowo jak za tą cenę, no i jak do zabawy lalką, po co przepłacać, skoro można mieć tanio, a dobrze. I już takie ostatnie tutaj akcesoria. Kupiłam świeczuszki, teraz mam tylko 6, bo 2 poszła dalej. Dziewczyny miały na urodzinach, teraz na koniec roku 2017 miały urodziny i 2 i 6 były taka sama dwójeczka, świeczuszka. I balony 2 i 6, zobaczcie, tylko nadmuchane na urodzinach, oczywiście powietrzem, bo Helby dawno już wyparował, ale nadmuchane powietrzem będą latami. Mamy już balony takie właśnie foliowe, dmuchane powietrzem i one są, naprawdę się utrzymują latami. Czasem trzeba dodmuchać, ale nie ma z tym żadnego problemu. Tutaj wtykamy słomkę, zwykłą słomkę do napojów i dmuchamy. Wyjmujemy słomkę i to powietrze z nich nie ucieka. Balony naprawdę warto kupować na AliExpress, bo są bombastyczne i bombastycznie tanie. No i świeczka kosztowała grosze, naprawdę grosze, nie wiem, 2 zł, 3 zł czy 4 zł, nie pamiętam, na pewno poniżej 5 zł. Też w opisie szukajcie linku do świeczki i tam będzie jej cena, także w tym linku, no bo naprawdę teraz już nie pamiętam, ale na pewno mniej niż 5 zł za taką świeczkę. No powiedzcie, czy kupilibyśmy takie świeczki gdzieś tutaj u nas za taką cenę. Także 6 teraz czeka na Oliwki, 6 urodziny, a na kolejną imprezkę na koniec tego roku też będę zamawiała świeczki. Jakieś inne pewnie tym razem, bo do wyboru tych wzorów jest naprawdę ogromna ilość. Jeszcze mamy figurki, ale o figurkach już Wam nagrywałam film, także figurki z AliExpress z sekretnego życia zwierząt domowych, z bajki, z której pochodzi również Bridget. I Wam dam link do tego filmu w opisie tutaj pod tym filmem, bo tam pokazywałam fantastyczne figurki, które moim zdaniem też naprawdę warto kupić. Myślę, że jeszcze jakieś figurki też się pojawią, bo moje dziewczyny lubią się bawić figurkami, więc myślę, że coś jeszcze zamówimy. A tymczasem mamy styczeń, a za nami już kolejne zakupy na AliExpress poczynione, więc gdy tylko wszystko dojdzie, będzie na pewno drugi film, a tym razem będzie również coś dla mam, bo też sobie kupiłam teraz co nieco, także pokażę Wam. Śledźcie nasz kanał, subskrybujcie go. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie kliknijcie czerwony przycisk. No i na Facebooku też nas obserwujcie, to nie przegapicie kolejnego AliExpressowego filmu. No i tak jak już mówiłam, planuję nagrać porównanie klocków chińskich, a klocków Lego. Czym one się różnią i czy warto, czy nie warto. Ja już zdradziłam, że nie jestem z nich do końca zadowolona, ale dlaczego, to powiem w osobnym filmie. A tymczasem dziękuję Wam już za uwagę. Mam nadzieję, że te dziewczyny tam biegające za ścianą nie za bardzo nam tutaj przeszkadzały i nie będzie ich za bardzo słychać w filmie. No się okaże, jak będziemy montować. Także dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych filmach.